Gadający Świstak. Moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Gadającego Świstaka. Ja jestem Świstakiem i dzisiaj nie tyle będę gadającym Świstakiem, co waszym coachem Świstakiem. Bo chciałbym przeprowadzić was przez pewien proces. W procesie tym naszym przewodnikiem będzie niejaki Johnny Globe, czyli bohater angielskiej bajki. Jest on znany przede wszystkim z tego, że zabił jednym uderzeniem aż 40 much, co doprowadziło go do walki z olbrzymami, co z kolei doprowadziło go do stania się narodowym bohaterem pokonania wielkiej armii, co z kolei doprowadziło go do otrzymania korony, więc jest to taka typowa droga od zera do bohatera, amerykański sen, od bycia Krawczykiem, ale nie Krzysztofem, tylko takim zwykłym Krawczykiem, który po prostu dzierga sobie coś w ubrankach, aż do tytułu królewskiego. Jak do tego doszło? Możecie pomyśleć, że chodziło właśnie o muchy, o to, że jednym uderzeniem potrafił unicestwić ich aż 40. Otóż nie, moi drodzy. Zaczęło się dużo wcześniej. Zaczęło się w warsztacie. Codziennie to samo. Codziennie przeszywanie ubrań, krajanie ich, rozpruwanie, zaszywanie, przeszywanie, doszywanie guzików, nabijanie nap. Nuda. Taka nuda, że jedyna rzecz, o której on myślał, siedząc w swoim warsztacie, to jest to, jak się z tego wyrwać. Co więcej, tragedii tej sytuacji dodawał miecz. Miecz jego przodków wiszący na ścianie. I on patrzył na ten miecz i wiedział, że jego przodkowie używali tego miecza, a on jest tylko Krawczyk, on ma nożyczki i może sobie pociachać. No i właśnie, no i tutaj się zaczyna jego przygoda. Pewnego dnia Johnny Glove powiedział: kurde nie, tylko po angielsku. I wyszedł. Zamknął drzwi z warsztatu, poszedł na polanę, no i się położył. I se przysnął. I przyleciały muchy. I on je... I stwierdził, że skoro może muchy, to może wszystko. Totalnie wszystko. I wyruszył. Zabrał ten zardzewiały miecz od ojca i wyruszył w świat. I kiedy zobaczył ogłoszenie królewskie, że trzeba pozbyć się olbrzymów, stwierdził, że skoro dał radę z muchami, no to olbrzymy nie będą mu straszne. I uwaga! Pokonał olbrzymy. I teraz możecie zadać pytanie. Jak to możliwe, żeby zwykły Krawczyk, no bo przecież on był tylko Krawczykiem, ale nie Krzysztofem, tylko zwykłym. Jak ktoś taki był w stanie pokonać olbrzymy? Czy była w nim jakaś jakość, do której my ludzie siedzący przed tymi swoimi komputerami, zbierający maile, od których zieje nudą, jesteśmy w stanie czegoś się od niego nauczyć? Otóż jesteśmy. I to chciałbym wam rozrysować na wykresie. Ale czego? Rozbijmy to na 10 punktów. Pierwszy punkt jest banalny. Pierwszy punkt mówi nam tak. Jeśli jesteś w beznadziejnej sytuacji, takiej sytuacji, która cię niszczy, takiej sytuacji, która cię dobija, takiej sytuacji, która wypruwa z ciebie całą energię życiową, to musisz to zauważyć. Tu jest wykres. Ale tutaj od razu pojawia się drugi punkt. Otóż często nie wystarczy nam samo dostrzeżenie tego, że jest źle. Trzeba też poznać alternatywę. Dla naszego Johnny'ego Glowka to był miecz wiszący na ścianie. A jaka jest alternatywa w twoim życiu? Odpowiedz mi. Tylko nie w komentarzu, tylko tak odpowiedz mi w sobie, nie? Jak się czujesz z tym? Co mogłoby być tą alternatywą? Co mógłbyś robić, mogłabyś robić, gdyby nie to, co teraz robisz? Zastanów się nad tym. Znajdź alternatywę. Tak, mówię ci to ja, coach Świstak. Znajdź alternatywę dla nudy, która cię zabija. Co w twoim życiu albo w twoim otoczeniu jest żywego i z czego mógłbyś czerpać życiową radość? I w tym momencie jest jedna bardzo ważna rzecz. Kochanka, narkotyki i tego typu rzeczy to nie jest coś, co można byłoby nazwać nową życiową drogą. No chyba, że tak, ale wtedy nie mówcie, że nauczyliście się tego ode mnie. I kiedy mamy taki życiowy wnerw, pojawia się trzecia rzecz. Trzecia rzecz, którą można nazwać bardzo prosto trzema słowami. Zrób sobie przerwę. Bo przerwa to jest miejsce, w którym może pojawić się przestrzeń na zmianę. Wszyscy jesteśmy teraz po lockdownie. I powiem szczerze, że wiele osób, które zdarzyło mi się coachować, albo które coachowały mnie, mówiło tak: słuchaj Świstak, to jest ten moment zmiany. Ja miałem teraz tyle czasu, że coś się przemieniło, a dlaczego? Bo mogłam się zatrzymać. I to był początek nowego.
Ale tutaj jest czwarty punkt. Nowe rzeczy niekoniecznie są spektakularne. Nowe rzeczy niekoniecznie są olbrzymie. Pamiętajcie, Bóg przyszedł do Eliasza nie w wichurze, nie w gromie, nie w słupie ognia, ale w lekkim powiewie. I na to zwracajcie uwagę. Jak wyglądają drobne rzeczy, które mogą doprowadzić do wielkiej zmiany. Dla naszego Johnny'ego Glauka było to zabójstwo 40 much. Znaczy nie mówię, szacun, ale wbrew pozorom była to maleńka rzecz, która sprawiła, że kiedy wyruszył w podróż, był już kimś zupełnie, zupełnie innym. I pytanie do Ciebie, mój przyjacielu, moja przyjaciółko. Mogę tak się do Was zwracać? Jakie są drobne rzeczy, które mogą w Waszym życiu stać się zalążkiem zmian i zarzewiem, iskrą, która rozpali w Was na nowo ogień? Co to jest? Zastanówcie się. Kolejna rzecz. Jeśli dostrzeżecie te drobne zmiany, musicie znaleźć w sobie odwagę, żeby za nimi pójść. Czy jeśli zdarzy Wam się drobna rzecz, która potencjalnie mogłaby zmienić Wasze życie, czy będziecie na tyle odważni, żeby powiedzieć, dobra, już nie jestem Krawczykiem. Znaczy, nie Krzysztofem. Znaczy, też nie Krzysztofem. Bo jak jesteście na przykład Świstakiem, to nie jesteście Krawczykiem, Krzysztofem. Ani też zwykłym Krawczykiem. Takim nie Krzysztofem. W każdym razie chodzi o ten moment takiego, kurde, idę, co mi zależy. Czas na mnie, minęło już tyle życia, trzeba to teraz wziąć w swoje ręce, w swoje nogi i ruszyć w świat. Czy będziecie mieć na tyle odwagi? A dlaczego o tym tak mówię? No bo kolejna rzecz, która wiąże się, jest niejako wynikiem tej odwagi, pójścia w świat, to jest zostawienie tego, co było, w czym żyliśmy, za plecami. Zostawienie starego, zamknięcie warsztatu krawieckiego i powiedzenie sobie, przygodo, bierz mnie, jestem twój, tak jak stoję. Czy bylibyście w stanie powiedzieć, przygodo, bierz mnie i zapomnieć o tym, że jeszcze nie odpowiedzieliście na 30 maili? Czy bylibyście w stanie zostawić to za plecami? To nie jest wbrew pozorom łatwe, ale to jest jeden z kroków, Biedronka. Ale to jest jeden z kroków, który doprowadzi Was od zakładu krawieckiego do sali tronowej. Kiedy uda nam się to zrobić, zaczyna się pewien proces, którego my już nie do końca kontrolujemy. Bo jeśli wejdziemy w niego, jeśli pochłonie nas przygoda, to my zaczniemy się zmieniać i nie będziemy już Krawczykami, ale nie będziemy jeszcze rycerzami, nie będziemy jeszcze bohaterami. To będzie w nas jako mały zalążek, ale musi jeszcze urosnąć. I my musimy to pielęgnować. I raz za razem potwierdzać, skoro zabiłem 40 much, to będę w stanie zrobić i inne spektakularne rzeczy. Na przykład pokonać dwa olbrzymy. Jest pewna różnica, natomiast ta zmiana działa się krok po kroku w naszym bohaterze. I tak samo może dziać się w nas. Kiedy ktoś idzie na lekcję tańca, bo czuje w sobie rytm, to niekoniecznie oznacza, że on na pierwszych zajęciach podbije wszystkie parkiety. Nie. To znaczy, że on rozpoczął właściwą drogę. I może przy pierwszej próbie będzie słabo, przy drugiej próbie będzie słabo, ale przyjdzie taki moment, w którym zawojuje się wszystkie parkiety. Jeśli zmiana w nas narasta, to my w pewnym momencie będziemy musieli powiedzieć, to już. Teraz się sprawdzę. Teraz jest mój moment próby. Teraz jest ta chwila, w której ja przestaję być Krawczykiem i staję się bohaterem. Dla naszego Johnny'ego była to konfrontacja z olbrzymami. A gdzie my możemy znaleźć taki moment próby? Jaki jest Wasz moment próby? Ja sobie przypominam doskonale mój moment próby. Moim momentem próby był kiedyś dzień, kiedy zamiast do pracy w biurze poszedłem do przedszkola, żeby zrobić zajęcia i stwierdziłem, to jest to miejsce. I od tego momentu mogę zacząć robić cuda. No i zacząłem. Ja, Wasz coach. Szukajcie miejsc, w których Wasze nowe ja będzie w stanie się objawić. Szukajcie takich miejsc, które sprawią, że już nie będziecie tymi, kim byliście wcześniej, ale to, co budowaliście, co tak pielęgnowaliście, na co się zdecydowaliście, stanie się Waszą podstawową osobowością. Że już nie będziecie musieli mówić,
ja jestem księgowym, ale na przykład będziecie mogli mówić, ja jestem key accountantem. Jeśli do tego zmierzaliście oczywiście. Już nie będziecie musieli mówić, nie wiem kim jestem w życiu, ale będziecie mogli powiedzieć na przykład, jestem coachem, tak jak ja dla was dzisiaj. Tak właśnie. I na koniec, bo to wszystko może się wydarzyć. Możemy mieć dość. Możemy zrobić sobie przerwę, możemy dostrzec alternatywę, możemy dostrzec te wszystkie drobne rzeczy, które popchną nas ku naszej przygodzie. Możemy ruszyć i nawet zacząć się zmieniać. Możemy przechodzić wszystkie testy. Ale na koniec jest ważna rzecz. Tak ważna, że jest aż na końcu. Mianowicie, jeśli przejdziemy to wszystko i na końcu powiemy, no fajnie było, ale co z tego? No to nic nie da. Nie, na końcu musimy zaakceptować zmianę i powiedzieć, to jestem nowy ja, to jestem nowa ja. Tam to było i było prawdziwe, ale już nie jest, bo teraz ja jestem tym, kim jestem. Byłam architektką, a teraz jestem projektantką mody. Fajnie, to było, mamy pewne skille z tamtego czasu. Pewnie ten krawczyk, nie Krzysztof, byłby w stanie jako król uszyć sobie surdut, ale teraz już jest królem. I musi to zaakceptować. W przeciwnym razie, moi drodzy, posłuchajcie mnie tutaj jako swojego coacha, to wszystko na nic. I noście to głęboko w waszych serduchach. Tak, moi drodzy, skończyliśmy. To było 10 punktów przemian według John'ego Glocka. I przekazałem to wam ja, dzisiaj wasz coach, co ach. Świstak, gadający świstak. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się nie przynudziliście. Gdybyście mieli jakieś uwagi związane z samorozwojem, zawsze możecie do mnie napisać. Jeśli uważacie, że ten filmik jest wspaniały, możecie go skomentować, na pewno polajkować. Zapraszam na Facebooka, zapraszam na bloga Baśnie na Warsztacie. Artykuł o John'em Glocku znajduje się w opisie tego filmu. Możecie udostępniać. Tak jak mówiłem, lajkować. Możecie też posubskrybować, zasubskrybować, przysubskrybować ten kanał. Guzik jest tutaj, bądź tutaj. No i żegnam się. Do zobaczenia za tydzień. Dodam jeszcze tylko, że filmik zrealizowano w ramach programu stypendialnego ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Logo.